Mieliśmy bardzo dużo problemów w tym tygodniu i też zupełnie inaczej trenowaliśmy, także zawodnikom też mówiliśmy, jak to zrobić. Mieliśmy trochę problemu, bo nie ma co ukrywać, że te boiska są naprawdę teraz bardzo trudne i dzisiaj graliśmy chyba najlepszym z tych wszystkich boisk na najlepszej płycie, bo można było pograć i na pewno było bardzo śliskie, bo widać było, że zawodnicy jednej i drugiej drużyny się wywracali. Dla nas analizowaliśmy w ostatnim czasie, w tym 3 dni to więcej pracy my odbyliśmy niż zawodnicy, którzy powiedziałem, że nie mieliśmy też możliwości, ale że nie chcieliśmy na tą sztuczną murawę wchodzić. Dla nas to było tak, że przez 3 dni praktycznie zobaczyliśmy wszystkie mecze trenera, który tutaj przyszedł. Widzieliśmy, że ten zespół nabrał takiej mocy i zastanawialiśmy się, w jaki sposób wyeliminować ich. A tutaj uważam, że zrobiliśmy to bardzo dobrze, dlatego też Diego celowo grał na prawej pomocy, żeby wyeliminować Nuneza i praktycznie zamknęliśmy tą stronę i nie było żadnego zagrożenia. To co było największym zagrożeniem zawsze, jeżeli chodzi o Pogoń. W drugiej linii na pewno, no trochę zdziwieni sami byliśmy, no ale to już każdy trener sam ma w treningu piłkarzy, bo myślałem, że Hołota mimo wszystko będzie grał, że trochę inaczej zagra tutaj Pogoń, ale wiedzieliśmy, że mają też swoje problemy i udało nam się tutaj pierwsze bardzo dobrze rozegrać stały fragment gry i wykorzystać pierwszą sytuację. Później zdobyliśmy drugą. Na pewno mogliśmy sobie zamknąć ten mecz i tego żałuję bardzo, że nie udało się Krzysztofowi Piątkowi zdobyć tej bramki. Mieliśmy momenty, że za mocno jednak mimo wszystko wycofaliśmy się trochę do defensywy i tam parę strzałów, ale generalnie jakby ktoś popatrzył, które zespoły w tabeli grały, to raczej by nie uwierzył, bo uważam, że był to dobry mecz i dobre tempo i wiele sytuacji, jeden i drugi zespół, a nam zabrakło jeszcze takiej skuteczności, żeby dobić Pogoń, ale dla mnie akurat już ten mecz jest najmniej istotny, bo to jest przeszłość i dla mnie jest ważny mecz, najtrudniejszy dla nas wszystkich, który jest Sandecją, bo zawsze jest w piłce tak, że ktoś sobie już dopisuje punkty i to jest najgorsze, co może być, dlatego nie interesuje mnie teraz Pogoń trzeci, interesuje mnie tylko Sandecja i odpowiednie przygotowanie. Na pewno wszyscy zawodnicy wrócą już do zdrowia i od wtorku, od poniedziałku będziemy się przygotowywać w 100% do tego meczu. Jedynie też kibicom wypada podziękować, bo bardzo duża liczba była mimo tych fatalnych warunków i była tutaj atmosfera meczu dobra i dla nas najważniejsze, że wygraliśmy, jesteśmy w grze i dalej patrzymy, jak zrobić wszystko, żeby załapać się do tej ósemki, która wydawało się arcytrudnym zadaniem, ale będziemy walczyć do ostatniego momentu. Jak jest, mamy terminarz, jaki mamy i zrobimy wszystko, żeby tymi spotkaniami doprowadzić do takiego momentu, żeby wyprzedzić te zespoły, które są przed nami. Dziękuję bardzo. Jeżeli mają Państwo pytania, zachęcam do zadawania. Proszę bardzo. Jerzy Falk, super ekspresjonalny trenerze. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem początek Pańskiej wypowiedzi. Mieliście problem z treningami na zielonych, na normalnych murawach? No akurat no, trochę inaczej. U nas jest trochę był problem, bo my praktycznie parę razy tylko na trawie byliśmy i cały czas trenujemy na sztucznej. No, i to jest na pewno jakieś utrudnienie, ale to nie tylko my. To także była sprawa, ja sam nie narzekam. Powiesz, prowadź narzeka, no po prostu są takie warunki, jakie mamy i trzeba pamiętać, że niektórzy juniorzy od tym listopada nie byli na trawie, także. Jeszcze jedna rzecz, skąd taka ta morfoza na wiosnę? Tu nawet koledzy z mediów krakowskich mówią, szkoda tej jesieni, to znaczy, że wiosna jest super, 13 punktów. Czy to tylko kwestia zmian personalnych? No wszystko w piłce jest istotne, no w lato nie ma co ukrywać, no nie mieliśmy możliwości też przygotować się odpowiednio, wielu zawodników dochodziło. I to tak jak w każdym związku, no, my poznawaliśmy się, no, trzeba było niektórych zawodników zobaczyć, jak oni funkcjonują. Ja tym wszystkim zawodnikom życzę powodzenia, tak żeby była sprawa jasna. Czasami ktoś się sprawdzi, ktoś się nie sprawdzi i życie takie jest, żadnemu zawodnikowi za plecami nigdy nic nie mówię, tylko zawsze mówię w oczy, jak jest i dla mnie to już przeszłość, no nie patrzę, co by było albo co jest. No, dla mnie jest najważniejsze dzisiaj, że mamy grupę zawodników, która walczy, grupa zawodników, która cieszy się graniem i widać, że jeden za drugiego po prostu idzie w ogień i dla nas jest teraz nieistotne, co było, co jest, tylko istotne są 3 następne mecze, które decydują o tym, co będzie dalej i mamy 35 punktów i patrzymy dalej do góry, niech się inni martwią, ale my musimy być czujni i zrobić wszystko, żeby się rozpędzić jeszcze bardziej na tą końcówkę sezonu. Dla nas jest teraz mecz z Sandecją, a później mamy 2 tygodnie przerwy i wszyscy na prezentację, dlatego też tam wszystkich z tych urazów, mam nadzieję, wrócimy i się przygotujemy odpowiednio do tej końcówki.